Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej poniedziałkowej konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w ramach studia wyborczego PKW Wybory do Sejmu i Senatu 2019, a w konferencji wezmą udział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, pan sędzia Wiesław Kozielewicz, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, pan sędzia Grzegorz Jędrejek, pan sędzia Wojciech Kręcisz, pan sędzia Wojciech Sych oraz szef Krajowego Biura Wyborczego i jednocześnie sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, pani Magdalena Pietrzak. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o zabranie głosu. Witam panie, witam panów na kolejnej konferencji prasowej. Przedstawię państwu dane z 27 275 obwodowych komisji wyborczych. To jest 99% i 49 setnych. Brakuje nam danych ze 140 obwodowych komisji wyborczych, w tym z punktu widzenia pracy organów wyborczych najtrudniejsze komisje czterech komisji obwodowych z zagranicy, trzech z Wielkiej Brytanii i jednej komisji z Niemiec. Patrząc na dane z tych 27 275 komisji obwodowych na ogólną liczbę, jak wielokrotnie powtarzamy, 27 415 obwodowych komisji wyborczych, aktualnie liczba głosów przy poparciu o te dane kształtuje się następująco. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 8 006 908 głosów, to jest 43% i 76 setnych. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PON i PL Zieloni 4 483 821 głosów, to jest 27% i 24 setne. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 290 848 głosów, to jest 12% i 52 setne. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 1 569 014 głosów, to jest 8% i 58 setnych. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość 1 242 673 głosy, to jest 6% i 79 setnych. Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy 144 569 głosów, to jest 0,79%. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka, to jest 32 094 głosy, to jest 0,18%. Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liloria Marca, to jest 18 918, to jest 0,10. Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów 5448, to jest 0,03. I Komitet Wyborczy Prawica 1765 głosów, to jest 0,01. I proszę państwa, jeszcze wpłynęły informacje ze zdarzeń, które miały miejsce w dniu wczorajszym, tuż przed godziną 21, bądź w nocy z niedzieli na poniedziałek, a były związane z wyborami, które odbyły się, z głosowaniem, które odbyło się wczoraj na terenie Polski. I z takich ciekawszych zdarzeń, to na przykład 14, to już będzie dzień dzisiejszy, o godzinie 0:40 w Łodzi sprawca wybił dwie szyby w drzwiach wejściowych do lokalu wyborczego. Komisja pracowała, przewodnicząca komisji poznała sprawcę, podała jego personalia i policja podjęła czynności zmierzające do jego ujęcia. O godzinie 6:00 dzisiaj podczas pracy obwodowej komisji wyborczej w Radomsku jeden z członków komisji dokonał w miejscu przeznaczonym na uwagi członków komisji skreślenia i napisał kłamstwo
gdyż nie zgadza się z treścią protokołu. Oczywiście członek ma prawo się nie zgadzać, ale powinien uwagi w określonej formie i miejscu umieszczać. To zostało zgłoszone przez przewodniczącą komisji funkcjonariuszom policji, podjęto stosowne czynności procesowe. Mieliśmy jeszcze kilka zdarzeń, zakłócanie spokoju w nocy już powyborczej. W Katowicach były dwa takie przypadki. Dalej uszkadzanie ogłoszeń wyborczych. To jest dwa przypadki w Warszawie i jedno zdarzenie w Katowicach i jedno w Lublinie. Tuż przed zamknięciem lokali wyborczych jeszcze ujawniono 5 przypadków prowadzenia agitacji wyborczej. 2 przypadki w Warszawie i 3 przypadki w Lublinie. I mamy łączne podsumowanie, to Komenda Główna Policji przysłała nam, łączne podsumowanie tak zwanego zaangażowania sił i środków w związku z wyborami ze strony policji. Więc proszę Państwa, w okresie od 12 października 2019 roku od godziny 6 rano do dnia dzisiejszego, do godziny 10, bo ten meldunek obejmuje dane na godzinę 10, zaangażowanych w akcję związaną z wyborami w Polsce było 53 tysiące w ciągu tych 3 dni, 638 funkcjonariuszy policji. Użyto 22 889 pojazdów policyjnych, psów służbowych. W tym okresie użyto 266 psów i były dwa konie. I dwa konie służbowe. I teraz jakie będą dalsze czynności Państwowej Komisji Wyborczej? My czekamy na zamieszczenie przez okręgowe komisje wyborcze danych odnoszących się do protokołów okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu. Jak będziemy mieli komplet protokołów, czyli 41 okręgowych komisji wyborczych, to ustalimy tak zwane progi. Po ustaleniu progów zrobimy taką konferencję progową, spotkamy się z Państwem i podamy, które komitety osiągnęły progi. Już wiadomo teraz, ale musimy to formalnie zrobić. A następnie po tej konferencji progowej zbiorą się znowu komisje okręgowe w tych 41 siedzibach w Polsce i sporządzą protokoły wyników wyborów w tych okręgach wyborczych. Gdy sporeli te protokoły wyniku wyboru posłów w okręgach wyborczych spłyną do nas i my je dokonamy kontroli prawidłowości sporządzania tych protokołów, to w kilku niezależnych systemach to do nas spływa, to wtedy sporządzimy protokół już tak zwany ogólnopolski i wtedy będzie uroczyste ogłoszenie tego protokołu, zamieszczenie tych danych na stronie internetowej, a także w dzienniku urzędowym, w dzienniku ustaw. Mamy nadzieję, jeżeli nic się nadzwyczajnego nie wydarzy, to będzie w dniu dzisiejszym, ja użyję takiego określenia, niektórzy mnie za to atakują, godziny wczesno lub wczesnowieczorne, o tak to określę. Więc mam nadzieję, że to się jeszcze uda nam w dniu dzisiejszym zrobić. Największy problem to mamy z tymi obwodami, kilkoma, czterema konkretnie z zagranicy. No bo to jak Państwo pamiętacie, bo pan sędzia, pan przewodniczący Marciniak o tym mówił na poprzedniej konferencji, przepis kodeksu jest taki, że tu nie przyspieszymy. Musimy oczekać 24 godziny od zakończenia głosowania, czyli do godziny 21, albo, a jeżeli zmiana czasu, coś tam jest, no to będzie 22 nawet, jeżeli chodzi o Anglię. Do 22 musimy odczekać. Jeżeli do tego czasu nie wpłyną te protokoły, no to wtedy oczywiście możemy sporządzić protokół. Komisja Okręgowa Warszawa będzie mogła sporządzić protokół z pominięciem tych właśnie obwodów. Ale do tego czasu jesteśmy wszyscy zablokowani. Jeżeli natomiast te komisje zagraniczne sporządzą protokoły i te protokoły dotrą w określonym czasie do Komisji Okręgowej w Warszawie i Komisja Okręgowa w Warszawie przedstawi nam protokół wyników głosowania, no to oczywiście to będzie kwestia naszego spotkania z Państwem wcześniejsza, bowiem zawsze prosicie mniej więcej godzinę, żebym określił. Trudno mi podać dokładną godzinę. To zależy od tych takich nieprzewidywanych czynników. Oprócz tego mamy jeszcze tych 136 protokołów, które są na etapie między komisjami okręgowymi a komisjami obwodowymi. To są protokoły komisji obwodowych w Polsce, to 136, gdzie komisje okręgowe wykryły jakieś błędy.
A błędy, drodzy Państwo, zdarzają się różne. To może być błąd taki, że komisja nie przybyła pieczątki we właściwym miejscu, nie wypełniła jakiejś rubryki z protokołu. Czasami popełniła błąd arytmetyczny. Ja pamiętam takie wybory, gdzie na liście był kandydat, dostał jeden głos, a sześciu pozostałych kandydatów dostało po zero, a listę, komisja policzyła, że lista dostała dwa głosy. Czyli jeden plus sześć zer, policzyli, że jest dwa. No i trzeba cofnąć protokół. Komisja Okręgowa cofa protokół do Komisji Obwodowej. Tam muszą się zebrać ci członkowie i dokonać stosownych obliczeń. Wprawdzie są systemy informatyczne, które sygnalizują komisji przed podpisaniem, że coś z matematyką jest nie w porządku, ale komisja może to ostrzeżenie przełamać. Sporządzi protokół mimo sygnalizacji ze strony systemu informatycznego, że jest błąd w dodawaniu, bo to system wyłapie, że jest błąd w dodawaniu. Komisja sporządzi protokół papierowy błędnie, komisja okręgowa z kolei nie może przyjąć. Wtedy taki protokół musi, jak mówimy, cofnąć. I znowu w zależności od tego, gdzie ta komisja jest obwodowo sytuowana, czy musi teraz wracać ten protokół 5 kilometrów, 10, tak? Czy czasami 120. Mieliśmy w wyborach chyba do Sejmu 4 lata temu, w Nowym Sączu 140 kilometrów. Protokół wracał z siedziby komisji okręgowej do komisji obwodowej. To oczywiście wydłuża zakończenie akcji wyborczej w kraju, tak? Bo trzeba czekać. Dopóki się wszystkie protokoły nie zostaną zatwierdzone przez komisję okręgową i następnie protokoły komisji okręgowych nie trafią do nas i my ich nie zatwierdzimy, to nie możemy sporządzić protokołu wyników głosowania, wyników wyborów na terenie całego kraju, zarówno co do Sejmu, jak i co do Senatu. Sądzimy, że ten czas między konferencją progową, a później już oficjalnymi ogłoszeniami oficjalnych wyników wyborów, w wyniku głosowania wyborów na terenie całego kraju, to nie powinien być zbyt duży ten odstęp czasowy. Tak się nam wydaje. Tak, ale tylko musimy się przygotować, bo to będzie gruby bryk do czytania. Z tym, że obiecuję Państwu, że tym razem nie będę czytał wszystkich liczb, wszystkich danych i nazwisk tych prawie 5 tysięcy kandydatów, tylko wymienię, podobnie jak przy wyborach do Europarlamentu, tych posłów, te osoby, które zostały wybrane na posłów, czyli będzie 460 nazwisk, i te zasadnicze dane, żeby Państwa nie trzymać, bo czytanie całego tego dokumentu, który będzie oczywiście w całości opublikowany i w Dzienniku Ustaw, i na naszej stronie internetowej, ten gruby bryk taki, to by nam zajęło też około 4 godzin. To bym ja zaczął czytać. No to ja będę tylko podam te najistotniejsze dane. Chyba że będziecie mieli Państwo życzenie, żebym całe odczytał. No to oczywiście jestem. Dwie butelki wody tu mineralnej, kubeczek i będziemy czytać wtedy. Ale planuję tylko te zasadnicze dane podać, bo oczywiście wszystko będzie opublicznione w tym samym momencie na stronie internetowej oraz w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, czy macie do mnie uwagi? Proszę bardzo. Pytania, mówię, uwagi. Pytania i uwagi mogą być. Dzień dobry, pytanie. Monika Woźniak, TVP Info. Chciałam zapytać, w których rejonach Polski znajdują się te komisje, z których nadal nie spłynęły te protokoły? Na które rejony Polski czekamy? Mniej więcej przynajmniej. Droga pani redaktor, to jest rozrzucone na terenie całej Polski. Są niektóre komisje okręgowe, gdzie na przykład są 3 czy 4 zwroty, ale bywają komisje, że jest jeden zwrot tylko do obwodowej. I tak ani jedna komisja nie może protokołu sporządzić, bo jej brakuje jednego obwodowego do kompletu, tak? Ani ta komisja, która ma 4 zwroty czy 3 zwroty, też nie może sporządzić. To jest rozrzucone w całym kraju. Kolejne pytanie, Radio Z. Dzień dobry, Natalia Żyto. Ja chciałam zapytać, jaka jest skala błędów? Czy jest duża? Bo w internecie pojawiły się zdjęcia, że ludzie zakreślali kratki z nazwą komitetu zamiast te puste kratki i to była Koalicja Obywatelska, bo było w takiej obramówce. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o liczbę głosów nieważnych, to my dokładne obliczenia przekażemy Państwu, jak sporządzimy ten nasz zbiorowy protokół dopiero, ważne i głosy nieważne, bo to jest, nie mamy orientacji, ale wydaje nam się, że tych głosów nieważnych to powinna być podobna liczba, jak była przy ostatnich wyborach, a może będzie mniej. Pamiętacie Państwo, jak były wybory do Europarlamentu, gdzie był rekord, jeśli chodzi o minimalną liczbę głosów nieważnych. Przecież mieliśmy, takiego wyniku w Polsce nie było, żeby było tak niewiele głosów nieważnych. To były wybory do Europarlamentu. Wydaje mi się, że i w tych wyborach, skoro jest tutaj tak zwana płachta, czyli karta wyborcza, nie broszurowa, tylko pojedyncza, to tych błędów być nie powinno, bo wyborca miał prosty wybór. Miał postawić znak, dwie przecinające się linie w obrębie kratki, jedną na jednej karcie do Sejmu i drugi taki znak w kratce na karcie w wyborach do Senatu. A czy
czy członkowie komisji może zgłaszali taki problem, że właśnie ta kratka była błędnie zaznaczona? Do nas nie dotarło. Muszę Państwu powiedzieć, że zarówno przebieg wczorajszego dnia, miałem dyżur, zwykle biorę ten dyżur od rana, od 6, bo największe emocje to są jak się otwiera całą akcję wyborczą, wtedy tam różne się rzeczy zdarzają, tu lokal zamknięty, ktoś klucza zapomniał w Polsce, tak, no, różne rzeczy. Tym razem było niezwykle, wszystko ruszyło w terminie i miałem dyżur cały nocny, z nocy, z niedzieli na poniedziałek, czyli od godziny 23, tu dyżurowałem do godziny 6 rano. Tak spokojnego dyżuru ja nie pamiętam od lat, że komisje praktycznie nie zgłaszały jakichś wątpliwości, gdy już liczyły głosy. Bo 21 zamykamy, tak? Wysypują i rozliczą. Dzwonią do nas, pytają, że nie było. Było mnie bardzo spokojne, bardzo. Byłem zaskoczony. Jak pozytywnie, tak? Z tego punktu widzenia pozytywnie. Bardzo spokojny dyżur, 3 nas dyżurowało. Praktycznie nie było sygnałów, które by świadczyły o tym, że komisje czegoś nie rozumieją, że ma jakieś problemy związane z odczytaniem tutaj treści, wypełnieniem protokołów. Także mile byłem zaskoczony. Proszę bardzo. Ja tylko dopowiem tych informacji, o które pani pyta, bo widzieliśmy też te zdjęcia w internecie. Do nas takie informacje nie dotrą, bo jeśli głos został uznany za nieważny, u nas będzie puli, że tak powiem, tych wszystkich głosów, ale jaka była przyczyna, że czy nieważności, to też jest określone w protokole, ale to, czy to będzie postawione na symbolu zamiast w kratce, bo o to pani pyta, no takiej informacji nie będziemy mieć. Także, no, a na razie koncentrujemy się na głosach ważnych, później jak już będziemy mieć przygotowane wszystkie protokoły z komisji okręgowych, to dopiero wtedy będziemy w stanie stwierdzić, jaka to jest skala. Kolejne pytanie, TOK FM. Agnieszka Rogal, TOK FM. Ja właśnie nawiązując do pytania koleżanki i częściowo do Państwa odpowiedzi, ale chciałam się zapytać, czy to oznacza, że głos postawiony w kratce z logo jest głosem nieważnym, bo głos powinien być postawiony w tej kratce, w której głosujemy, tak? To znaczy, jaka jest tutaj jakby wykładnia Państwowej Komisji Wyborczej? Nie, no, kratka ma swoje przeznaczenie. Ona jest umieszczona z lewej strony od nazwiska kandydata. No i biorąc pod uwagę treść informacji zamieszczonej na karcie do głosowania, no wydaje nam się, że ta informacja jest stosunkowo jasna i przejrzysta. Lewa strona od nazwiska kandydata, prawda? I graficzne miejsce, w którym ten znak, czyli co najmniej dwie przecinające się linie, powinien być umieszczony. To znaczy, ja tylko dopowiem, bo jeśli by okazało się, to każda sytuacja może być inna, bo być może ktoś postawi, tak jak pan sędzia mówi, po lewej stronie, w jednej kratce tylko, bo to przy Senacie ten problem był. Więc jeśli będzie tylko przy nazwisku jednego kandydata ten znak X postawiony w kratce po lewej stronie, to głos będzie ważny, niezależnie od tego, że symbol został skreślony, bo to będzie wtedy tak zwany dopisek, który nie wpłynie na ważność głosu. Natomiast jeśli będzie tylko w tym miejscu postawiony, to znaczy na symbolu i nie będzie w ogóle postawiony przy nazwisku żadnego kandydata, no to głos będzie nieważny. Kolejne pytania. Dzień dobry, Anna Ubian, Halicka, Polsat News. Ja chciałam dopytać o te 4 komisje zagraniczne. Tak. Czy wiadomo, w jakich miastach są te komisje? I o definicję słowa wczesnowieczorne. Czy ta konferencja może być przed 21? To trzeba dokonać wykładni mojej wypowiedzi tutaj, wczesnowieczorne. Wczesnowieczorne. No, myślę, że wczesnowieczorne to tak w granicach 21-23, to wczesnowieczorne. Tak. Wczesnowieczorne, według mojej interpretacji. Wczesnowieczorne, bo musimy tą 22, muszę mieć zapas, jeśli chodzi o zagraniczne obwody, tak? Bo jeżeli nie spłyną z zagranicznego, tak muszę do 20 musimy czekać. To obojętnie, jak ja to zinterpretuję, tak, to 22 i tak musimy czekać. Nie zakładam, że jednak z tych obwodów zagranicznych 4 te protokoły dotrą do Komisji Okręgowej w Warszawie, a wtedy, jeżeli będą one w sposób prawidłowy wypełnione i nie będzie z kolei tu zwrotu, no to i te protokoły z tych 136 obwodowych komisji wyborczych w Polsce też w międzyczasie dotrą do właściwych okręgowych komisji wyborczych. Te komisje okręgowe sporządzą protokoły teraz w swoich okręgach, protokoły do Sejmu i do Senatu, bo to są różne konfiguracje. Mamy mieć 47 protokołów okręgowych komisji wyborczych i mamy mieć 100 protokołów komisji okręgowych do Senatu. Tak? Do Senatu, czyli 41 i co? Ja muszę mieć 147 protokołów, żeby sporządzić tak zwaną zbiorówkę z całego kraju. Wtedy ogłosić wyniki głosowania i wyborów.
A jeśli chodzi o te komisje zagraniczne? To są trzy w Anglii, chyba w Londynie jest, jakoś, nie ma w Londynie? Nie. O ile pamiętam, chyba... Nie, Bristol był, tak? Gdzieś na południu Anglii. Na południu Anglii. I Norymberga. W Niemczech to Norymberga na pewno. Tam był Bristol i jeszcze jakieś dwie miejscowości. Myślałem, że chyba Londyn był. W Londynie. Tak. Dobrze. Proszę są bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Proszę. Pytanie, czy te konferencje 18.30, 22 to są aktualne? Nie, nie będziemy Państwa. A ta progowa? Słuchaj. No progowa musi być godziny wczesnowieczorne. Ta. Czyli już 18.30 nie odwołujemy 18.30. Nie będziemy Państwa trzymać, to jeżeli będziemy planowali tą konferencję progową, to Pan Rzecznik skontaktuje się z Państwem, żeby z wyprzedzeniem takim życie przyjść. Bo nie ma potrzeby, żeby Państwo siedzieli. Nam też jest przyjemnie, że wam jest miło. Sala jest dostępna. Oczywiście rzeczy Państwo chcecie, proszę bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Z wyprzedzeniem będziemy informować o kolejnej konferencji. Jeszcze tak, pytanie? Jeszcze, proszę bardzo. Michał Gontarek, Polonia 24. Ja chciałem się zapytać, jeszcze wracając do tematu tych kratek zakreślania niewłaściwego. Czy to jest jakaś wskazówka dla zmiany kolejnej szablonu kart do głosowania? Proszę, panie redaktorze, wydaje się, że system głosowania w Polsce już jest bardzo prosty. Pouczenia są bardzo proste. Ten model, który u nas jest głosowania, że muszą się te linie przecinać w obrębie kratki, w Polsce jest ćwiczony już, użyję tego określenia, od prawie 30 lat. I to rzeczywiście albo jest roztargnienie wyborcy, najczęściej roztargnienie wyborcy, bo rzecz jest, myśmy robili badania 3 lata temu. Muszę panu powiedzieć, przedszkolaki robiły. I przedszkolaki dobrze głosowały. 70% przedszkolaków zagłosowało prawidłowo, zrozumiały to. To dlaczego człowiek dorosły, poczytalny nie jest w stanie zrozumieć, że ma postawić krzyżyk w kratce? Ja tego nie rozumiem. No. Co tu nie ma powodu do zmiany? Oczywiście były metody w Polsce inne. Mówiono, przed wojną w Polsce było głosów nieważnych, w ogóle nie było. No ale przed wojną, moi drodzy, głosowanie na tym polegało, że przychodził obywatel, wyborca do lokalu, brał kartkę, i na kartce pisał 2, bo chciał głosować na liście 2. Cyfrą bądź słownie. Następnie szedł do szanownej komisji obwodowej. Komisja obwodowa miała na stoliku koperty z pieczęcią obwodowej komisji. Obywatel brał kartkę z pieczęcią, szedł za kotarkę. I za kotarką do tej koperty wkładał tą swoją kartkę z napisem 2 na przykład. Jak chciał na listę 2 głosować. Bez żadnych nazwisk. Następnie za kotarki wychodził. Podchodził do przewodniczącego komisji obwodowej, dawał tą kartkę, nie mógł urny dotknąć i sam wrzucić. Urna była świętością. Kartkę, kopertę dawał temu przewodniczącemu, a przewodniczący, jak mówiła ordynacja, spuszczał ją przez otwór do urny. I następnie, jeżeli w tej kopercie byłyby dwie kartki, na których byłyby różne numery, głos był wtedy nieważny. Jeżeli była w tej kopercie kartka z jednym numerem, głos był ważny. Jeżeli były dwie kartki, ale był identyczny numer, też głos był ważny. Ale wtedy wyborca był zdany wyłącznie na decyzję komitetów partii. Bo w lokalu wyborczym było obwieszczenie, gdzie umieszczono na liście numer 1 Malinowski, Stefański, Jaskulski i tak dalej, tak? To partia decydowała, kto na którym miejscu jest. Wyborca ufał partii, głosował na określoną listę, a później w zależności od uzyskanych głosów metodą Donta na przykład, ustalano, ile mandatów z danej listy w danym okręgu dany komitet zdobył. Także system głosowania był bardzo prosty. Później w Polsce wymyślono, że będzie obywatel skreślał. To było w okresie PRL-u. Padli na pomysł, tego, którego nie skreśli, to na niego głosuje. Ale władza wymyśliła, zresztą na wzór ordynacji z czasów sanacji, że jeżeli obywatel nikogo nie skreśli na liście, to znaczy, że głosuje na te tak zwane miejsca mandatowe. W danym okręgu były 2, a 6 kandydatów, te 2 pierwsze wchodziły, jeżeli karta była bez skreśleń. Tak? To odrzucono po 90 roku, wprowadzono ten model właśnie tej kratki u nas. Powiedziano tak, wyborco drogi, ty masz postawić znak 2 przy linii w obrębie kratki i jeżeli postawisz tylko przy jednym kandydacie, to głosujesz na tę listę, na której figuruje ten kandydat, jednocześnie na tego kandydata. Tak? Niezależnie od tego, na którym on jest miejscu umieszczony. I ten model w Polsce no, prawie 30 lat funkcjonuje. Naprawdę, myśmy sprawdzali z przedszkolakami, były takie badania robione i bardzo ładnie to wychodziło. Ja tylko w uzupełnieniu, bo ten problem, który pan zgłosił,
jakby nie jest to rolą Państwowej Komisji Wyborczej ustalanie loga komitetów wyborczych, bo problem był z logiem tego komitetu. Komitety nie mają obowiązku również załączania tego loga. Jest zgodnie z tymi przepisami, które zostały zmienione, może dołączyć symbol graficzny komitetu wyborczego. W związku z tym, no jakby wzór karty nie ma tutaj znaczenia i z pewnością, tak jak pan przewodniczący mówi, jest docelowo najlepszy z możliwych. Oczywiście, tak, oczywiście, tak, to komitet dołączył to logo. Dokładnie na pendrive'ie przynosiły komitety i takie loga były zamieszczane. To jest wybrany, przyniesiony. Z prawej strony. Nie, to nie o to chodzi. Tam chodzi o to, że on miał, tak, obramówkę miał. Tak, tak. To był wzór, który komitet dał, musimy się taki wzór zamieścić. Jeżeli się, była powierzchnia określona tego wzoru, bo tam powierzchnia była. Musiało się zmieścić. Jeszcze jedno pytanie. Tylko technicznie chciałam dopytać. Wspominał pan przewodniczący, że dziś wieczorem ta konferencja progowa. To w godzinach wczesnowieczornych. Tak, to znaczy, że oficjalne. Żeby promyk nadziei był, pani. Oficjalne wyniki jutro. Nie, no dzisiaj byłyby. Dziś? No właśnie my chcemy to zrobić dzisiaj. Wszystko razem. Tak, tak, po tej progowej. Razem. Nie. Najpierw progowa, tłumaczyłem. Najpierw potem progowa, po progowej. Samą dokumentację. Dokumentację. Wysyłamy to do komisji okręgowych. Okręgowe w Polsce, 41 okręgach. Sporządzają protokoły u siebie, znowu te protokoły do nas trafiają. To jest trochę inaczej niż do Europarlamentu, gdzie myśmy mogli od razu mandaty podzielić. Ale a teraz mówić, mandaty przydzielają komisje okręgowe. Może być dzisiaj w każdym razie. O tak. Jeszcze Telewizja Polsat, bardzo proszę. Anna Łubian-Halicka. Tak, jeszcze chciałam dopytać o frekwencję. Co możemy powiedzieć o frekwencji na podstawie tych protokołów, które już spłynęły? Frekwencji nie ustalamy już. Po zakończeniu głosowania frekwencją są faktyczne wyniki głosowania. Bo no to jest ostateczna frekwencja, także no w tej chwili tego nie ustalamy. Ale podamy oczywiście protokole, podamy frekwencję, bo teraz cząstkowo nie ustalamy. Tak, cząstkowo nie ustalamy w tych wynikach, natomiast będzie ustalony w protokole, podam jaka frekwencja była. Ale rozumiem, że idziemy na rekord. Prawdopodobnie będzie rekord. Te, które są na naszej stronie, no może Grenlandii tutaj nie pobijemy, ale powinno tylko być. To nie jest całościowe, tylko z tych protokołów, które są zamieszczone na naszej stronie. To jest udział osób, które... Liczba osób, które brały udział w głosowaniu. Bardzo serdecznie dziękujemy. O kolejnej konferencji będziemy informować z wyprzedzeniem. Dziękujemy bardzo.